bo to jak zobaczyć ducha. I że na przykład ja bym ją tu dziś spotkała. Cieplutko. Dzisiaj dzień takiego troszkę ogarniania. Mianowicie muszę zmienić pościel, umyć sobie włosy. Przydałoby się zrobić w końcu te paznokcie, bo dalej mam nie zrobione. One mi się nie łamią, bo są za krótkie, żeby się łamać, ale no przydałoby się naprawdę już coś na nie położyć, bo naprawdę źle się z nimi czuję. I to no tam muszę ogarnąć wiadomo kuchni i przydałoby mi się sprawdzić telefony, jakie oferują różne sieci. Bo mówiłam wam, że mój abonament już się kończy. I prawdopodobnie oni mi nie dadzą jakiejś dobrej oferty, a zresztą później wam powiem, na czym mi najbardziej zależy. Jeśli chodzi o nowy telefon. A Łukasz mi powiedział, że jest coś takiego jak takie różne strony, które właśnie dają lepsze oferty. Można sobie wybrać nową sieć, jeżeli taka oferuje, wiecie, lepsze warunki. Lepszy telefon tak naprawdę za lepszą cenę abonamentu, więc prawdopodobnie zmienię sieć, bo już coś tam mam upatrzone. Ale zależy mi na tym, żeby został mi ten mój stary numer, bo jego chcę, wiecie, jego mają wszyscy, ja go mam już kilka lat tutaj, także ten numer chcę, żeby mi został, więc będę musiała też poprosić o przeniesienie właśnie numeru jak coś do innej sieci, ale tu już się kontaktowałam z moją siecią wczoraj i okazało się, że muszę poczekać niestety do niedzieli, bo w niedzielę mi się, jakby od niedzieli mogę dopiero sobie tego upgrade'a wziąć. Czyli mogę wtedy dopiero zacząć działać, albo zdecydować się na upgrade telefonu w tej sieci, albo właśnie przenieść się do innej. Zobaczymy. Normalnie nie suszę włosów, wiecie, że ja zostawiam do wyschnięcia same, ale dzisiaj wyjątkowo wysuszę suszarką, bo mam tą pościel do zmienienia, chcę już usiąść do tych paznokci, a wiecie, jakoś tak mi się późno już wszystko robi. No i nie chce mi się, wiecie, czekać, aż mi te włosy wyschną i tak chodzić z nimi mokrymi. One w ogóle, zobaczcie, jakie już są długie, jak są mokre, no po prostu to jest jakiś koszmar normalnie. Koszmar, tylko po prostu mam pas. No strasznie, przecież ja pamiętam niedawno mi Łukasz je obcinał, a tu już znowu by się pytał. Tak bym sobie tak, patrzcie, jakbym dotąd znowu obcięła, tak jak miałam. Dokąd? O, dotąd. To zobaczcie, ile włosów. Rosną jakoś tak, nie wiem, czy szybko w sumie, czy nie, ale mi się wydaje, że jakoś tak szybko. Niedawno miałam przecież krótkie. A ty co tu chcesz? Co ty chcesz? Dobra, słuchajcie, gotowa. Możemy zabierać się do roboty. Tak? Robota? No. Do roboty. Czas usiąść do paznokci i zapraszam was do mojego bajzlu, słuchajcie. Tak, to jest mój bajzel. Tutaj mam szufladę, już jakieś pokazywałam w tym stoliku kawowym, mam szufladę paznokci. I tutaj mam wszystko, powyciągajmy to, co potrzebuję. Tego nie potrzebuję. Cleanser, tu jest taki bałagan, no bo tak musi być, no inaczej się w takiej szufladzie nie da.
baza i top, niezmiennie to samo. O nie, żel leżał do góry nogami. Pytacie mnie często o ten żel. To jest ten żel. On jest taki różowawy. Można go zostawić spokojnie samemu, bez żadnego koloru. I też ma ładny kolor. Ojejku, ten też mi się wylewa. Dobra, muszę coś z tym zrobić, bo on mi gdzieś cieknie i teraz wszystko jest w żelu. Resztka wacików, dosłownie resztka. Tak, resztka, kukuś. Większość zużyliśmy do twoich oczek. Nie lisz mnie. Trzęsiesz kamerą, wiesz? Gupolu. I nie wiem, jaki kolor, słuchajcie. Nie, ale chyba, ja wam mówiłam ostatnio o takim mocnym czerwonym i myślałam coś właśnie nad... to jest akurat różowy. Ale coś nad... To też jest akurat różowy. Nie, to nie jest różowy. Tak, to jest też różowy, taki malinowy. Nad czerwonym o na przykład takie coś. Ale to nie jest za bardzo żarówa. Ale chyba jednak nie. Chyba jednak sobie zrobię... O, już gotowi te kuki. Chyba sobie jednak zrobię... No patrzcie się, no patrzcie się, no. Głupka. Chyba sobie jednak zrobię ten Essie. Taki jaśniutki. Tak coś mi naszło. To jest Ballet Sleeper. Bardzo ładny. Ja uwielbiam. Już jedną buteleczkę zużyłam. To jest moja druga buteleczka. Widzicie, tutaj jest trochę więcej niż połowa. No, także bardzo lubię. To jest kolor w ogóle paznokci królowej, który uwielbiała królowa. Teraz Kate go nosi. No, także chyba jednak ten. Więc to jest wszystko, co potrzebujemy. No i jeszcze słoiczek z pędzelkiem, to mam tam osobno, także to wszystko, tak? Kicia, to już jest pogryzione, proszę bardzo, do robienia pedi. Tak, kiedyś gdzieś Kuki mi ukradła. No i ten żel, muszę coś z nim zrobić. To jest stary żel z Lidla. Z niego mi się leje, ja nie wiem, co mam z nim zrobić w sumie. Dobra, oczyszczę go i muszę nie znaleźć miejsca, albo go wsadzić właśnie w woreczek, tak jak tutaj. Tutaj mam zakrętkę, bo kiedyś w zakrętce lałam, wiecie, ten cleanser do pędzelka, a teraz leję w takim szklanym opakowaniu. Takie szklane opakowanie. No, Jezu, coś się nie mogę wysłowić. Dobra, zamykamy bajzel. I znowu, z racji, że mam chwilkę, teraz jak będę robiła te paznokcie... czekajcie, może to trochę inaczej zrobić. O, tak. To opowiem wam troszkę. Może tak damy. Tam przestawiałam kwiaty, bo one tutaj stoją na stole, ale strasznie dużo światła mi zabierały. Są wielkie. To powiem wam troszkę, co ostatnio mnie tak wciągnęło. Co mi wciąga. Wiecie, ostatnio wam mówiłam o patologii na internecie i tak dalej, też przy okazji paznokci. No tak jak mówię, no to jest taka chwila, że mogę tutaj do was pogadać, póki jeszcze jest, wiecie, widno. No jeszcze troszkę widno będzie. Mam też kawusię, dopijam. Akurat dzisiaj strasznie mi się zachciało kawy, więc... sobie zrobiłam. Słuchajcie, ostatnio siedzę w temacie, który teraz powrócił znowu, bardzo przykrym, temacie Iwony Wieczorek. Słuchajcie, jestem na różnych grupach i podczytuję, nawet nie podczytuję, tylko po prostu czytam namiętnie wszystkie, wiecie, komentarze ludzi, co gdzie, kto pisze, kto co uważa, kto jakie ma podejrzenia, ale to jest po prostu takie, wiecie, oj Jezu, jak mało już mam tego żelu. Zobaczcie, malutko już. Ale to jest takie, wiecie, bardziej na zasadzie zgadywanek, niestety. Niestety, wciąż po tylu latach są to zgadywanki, co nie rozumiem tego po prostu zupełnie. Jeżeli mnie byście zapytali o opinię, to słuchajcie, ja nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. To jest tak ogromna zagadka. Przez tyle lat, już 13 lat praktycznie, 13 czy 12? 13 już lat i... No prawie, no 12,5 będzie w lipcu, 13. I po prostu nie znaleziono ani dziewczyny, ani jej ciała, ani nic. No, ani żadnych, wiecie, rzeczy jej. No, to jest niewiarygodne. I słuchajcie, z tego powodu ja się, jedyna opcja, ku której ja się skłaniam, ale to jest znowu takie, wiecie, zgadywanie dosłownie, bo przecież wiadomo, no nikt nic nie wie z nas normalnych ludzi. Bo ja myślę, że niestety po tych zeznaniach jej przyjaciół i tak dalej, oni wiedzą bardzo dużo, a nie chcą powiedzieć z jakiegoś powodu. Moja taka wersja, nienawidzę włosów po myciu, moja taka wersja jest, ja się jakby zgadzam, to nie jest moja wersja, ja się zgadzam z wersją, którą możecie spotkać na internecie, z wersją, że ona po prostu została spalona w piecu. I to jest po prostu przerażające razy tysiąc, że ktoś na coś takiego się zdecydował, że ktoś coś takiego zrobił. I nawet jeżeli to był, wiecie, jakiś wypadek nieszczęśliwy czy coś,
Naprawdę, no nie musiało się to tak skończyć, słuchajcie. Nie powinno się to przede wszystkim tak skończyć. Coś strasznego. A powiem wam, ja na szybko robię te paznokcie, słuchajcie, dzisiaj się nie będę z tym pitolić. A powiem wam, że najbardziej dla mnie takie przerażające jest... Kładę bazę. Najbardziej takie przerażające dla mnie jest to... Bazę czy top coat? Kurde, bo się czasami pomylę bazę. To, że właśnie jej nie znaleziono, słuchajcie. I ta świadomość rodziny... Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można funkcjonować na co dzień tak naprawdę z opcją, że możemy ją zobaczyć, że możemy ją po tylu latach spotkać, co dla mnie byłoby przerażającym doznaniem i myślę, że dla tej rodziny też, bo to jak zobaczyć ducha. Bo tak naprawdę dopóki, wiecie, nie ma żadnych oznak, żadnego no, ciała nie ma po prostu wprost, to nie możemy stwierdzić, że ona nie żyje, bo ona gdzieś może być, ona może gdzieś być w jakimś kraju, mogła być wywieziona, mogło się, nie wiem, jej coś z pamięcią stać, może nie pamiętać, kim jest. Mimo tych zdjęć, wiecie, już chyba w każdym kraju każdy widział jej twarz, w sensie mówię z Polaków. Nie wiem, jak zagraniczni, czy by ją tak, wiecie, rozpoznali, na przykład, nie wiem, w Hiszpanii, gdzieś jakiś Hiszpan. Ale podejrzewam, że też gdzieś tam, wiecie, te zdjęcia się przewijały i nie wiem, no mało prawdopodobne, ale słuchajcie, nie można tego wykluczyć całkowicie i tak sobie myślę, że dużo się mówi, że jej mama coś wie. I że jej mama tak naprawdę wie wszystko, wie, co się z nią stało i wie, tylko też nie może mówić lub boi się mówić. Nie wyobrażam sobie, jak można, posiadając taką wiedzę i udając tyle lat, że się nic nie wie, że się jej dalej szuka, nie wyobrażam sobie tego. A druga strona jest taka, że nie wyobrażam sobie, jak można normalnie żyć. Ja wiem, że no trzeba żyć i po tylu latach już pewnie zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Ale jak żyć z niewiedzą, gdzie jest bliska osoba? Wiecie, ja myślę, że bardzo dużo by dało spokoju całej tej rodzinie jej i takiego, wiecie, poczucia spokoju, poczucia też bezpieczeństwa, gdyby się dowiedzieli, gdyby po prostu znaleziono na przykład ciało. Już nie mówię o tym, żeby ją znaleziono i wiecie, mogliby się z nią spotkać, ją zobaczyć i ona mogłaby wrócić, wiecie. Ale do ich życia. Ale myślę, że właśnie to znalezienie ciała chociaż dałoby rodzinie ogromną ulgę. To jest nieprawdopodobne. Mówi się, że nie ma zbrodni doskonałych. Oni teraz zaczęli znowu kopać. I dalej, cały czas przy tym temacie mówi się, że nie ma zbrodni doskonałych. Naprawdę nie ma. A to co to jest w takim razie? To co to jest? To jest naprawdę... Przez tyle lat to jest odświeżane. Wiecie, też ludzie w internecie piszą, wiadomo, że o nie, ona taka jedna, a jej jednej szukają już tyle lat i tak nagłośnione medialnie. To prawda, nie ona jedna, ginie mnóstwo osób, mnóstwo w ciągu roku. Gdzieś słyszałam właśnie, że policjant się wypowiadał i to chyba na samym wybrzeżu, że 1000 mają zgłoszeń zaginięcia rocznie. To jest ogromnie dużo. Część się oczywiście odnajduje gdzieś tam po 2-3 dniach, wiecie. Ale tyle zgłoszeń. To jest nieprawdopodobne, słuchajcie. To jest praktycznie 3 zgłoszenia dziennie, tak jakby były. No, prawie. Też nie wiadomo, jakie ona miała znajomości, nie wiadomo, co tam się wydarzyło. Nikt nie pamięta, o co się pokłócili w dyskotece. To jest dla mnie najbardziej nieprawdopodobne. To jest dla mnie najbardziej nieprawdopodobne, bo nawet gdyby byli, nie wiem, pijani czy cokolwiek, no kurde, jak się z kimś pokłóci, to mniej więcej się pamięta, chociażby, nie wiem, od czego się to zaczęło, tak? Pamiętałabym, dlaczego mnie koleżanka, nie wiem, wyzywała i o co się z nią tak strasznie pokłóciłam, że aż, wiecie, poszła sobie od nas sama. Myślę, żebym pamiętała. Myślę, żebym pamiętała chociaż, nie wiem, jakieś szczątkowe informacje, że, nie wiem, zaczęło się od tego, że mi podrywała chłopaka, nie wiem, wiecie, cokolwiek. Cokolwiek, albo ja jej, wiecie, no cokolwiek i się wkurzyła, no po prostu nie ma tak, że nic się nie pamięta. Nie ma tak, naprawdę. Teraz można powiedzieć, że po tylu latach może nie pamiętają, ale oni od początku mówili, że nie pamiętają. Przerażające i straszne. Powiem wam, że tak przy tej okazji sobie myślę zawsze, że kurde, człowiek był młody i tyle razy, może nie jakoś super tyle razy, no bez przesady też, bo nie chodziłam co tydzień na imprezy, nie byłam takim typem imprezowiczki nigdy, ale zdarzało się, że się wracało na przykład z drugą koleżanką tylko we dwie, po nocach, wiecie, i naprawdę człowiek czasami w większości przypadków ma więcej szczęścia niż rozumu. Tak myślę. I siedzę na tych grupach, powiem wam, mnie to przeraża i się boję potem i no,
przerażały mnie takie rzeczy, ale mimo to siedzę, gdzieś to wciąga ten temat, bo każdy chce wiedzieć, co się stało, no każdy chce wiedzieć, co się stało. Co się stało, jak się stało, no i żeby winni przede wszystkim ponieśli karę, bo to nie może tak być, słuchajcie, że osoby giną i nie wiadomo kto, a ta osoba sobie żyje dalej. Straszne. Napiszcie w komentarzach, czy wy się też interesujecie tą sprawą, czy macie już dosyć, bo też sporo jest głosów na internecie, właśnie na tych grupach szczególnie różnych poświęconych właśnie jej poszukiwaniom. Ludzie piszą, że już mają dość tego tematu, że ile można szukać jednej osoby. I tak jak mówię, że tyle osób, wiecie, ginie gdzieś, w ogóle tyle osób zaginęło w przeciągu tych 12 lat, a tylko jej temat jakby jest taki, wiecie, najważniejszy. Ona się stała taką ikoną trochę osób zaginionych. Nie wiem, dlaczego jej temat jest tak strasznie nagłośniony, a inne nie są. Nie mam pojęcia, na czym to polega. Jeżeli wiecie, dajcie znać, na czym to polega, że jeden temat jest tak bardzo głośny i tak wszyscy o tym wiedzą i mówią, a inna dziewczyna zaginie i nawet o tym nie wiemy. I jakoś media tego nie podejmują. Też ciężko, żeby media szukały każdej jednej osoby w taki sposób. Ale nie wiem właśnie, od czego zależy to, że akurat jej tak szukają. I dlaczego? Czy to przez to, że ten Rutkowski w to wszedł i on tak medialnie to wszystko rozhuśtał, wiecie, on zazwyczaj tak właśnie wszystko rozbuja strasznie medialnie wszystko rozbuja zawsze. No nie zawsze z tego cokolwiek wychodzi. Ale to już wiecie, o panu Rutkowskim każdy ma swoje zdanie. Ja lubię na niego patrzeć. Z jakiegoś powodu lubię na niego patrzeć, lubię go oglądać, lubię go słuchać. Chyba ta pewność siebie taka jego, takie wiecie, on jest strasznie taki rzeczowy. Nawet jeżeli gada bzdury, nawet jeżeli nie ma racji i się myli, czy cokolwiek, to podoba mi się w nim to takie, taka ta jego stanowczość, rzeczowość. I lubię to oglądać jako sposób bycia człowieka. O, może tak, w ten sposób. Lubię oglądać taki typ człowieka, bo to jest taki pewny siebie typ człowieka, lubię takich ludzi, lubię patrzeć na takich ludzi, lubię słuchać takich ludzi, nawet jeżeli gadają głupoty, to po prostu ta ich lubię patrzeć na ich charyzmę, o, w ten sposób. Także ja gdzieś tam nie jestem jakaś super przeciwna temu panu. I już, na jednej ręce już mam żel, na drugą sobie położę cieniutką warstwę i będę jechać z lakierem. Napiszcie, czy wyśledzicie teraz te losy, bo te losy tej dziewczyny, bo znowu się to zaczęło, wiecie, wszystko medialnie dziać. Znowu w mediach jest strasznie o tym głośno, gdziekolwiek bym nie włączyła, to te informacje mi się pokazują właśnie o niej, że tu jakiś przełom, tam jakiś przełom, tak naprawdę żadnych przełomów nie ma. Wiecie, clickbaity same. A nie, co zrobiłam, patrzcie, zagadałam się. Że ani położyłam bazy. Mówię, coś mam za matowe te pozwolenie. Dobra. Wiecie, co też mnie tak przeraża w tej sytuacji? To naprawdę, ja czuję strach, jak o tym myślę. Dajcie znać, czy wy też tak macie. To, że na przykład, no nie wiadomo, co z nią. I na przykład to, że ja bym mogła ją tutaj spotkać w Anglii na przykład. Mnie to przeraża. Przeraża mnie taka myśl, taka, wiecie, taka opcja. Bo gdyby było wiadomo, że nie żyje, no to już jest wiadomo. A tu nie wiadomo. Tak jak mówię, nie wiadomo. Są, na pewno jest jakiś procent szans, że ona może żyć. No skoro, tak jak mówię, dopóki nie ma dowodu, że nie, no to może żyć. I że na przykład ja bym ją tu dziś spotkała. Nie chciałabym. Bardzo bym nie chciała. Bardzo, bardzo by to było dla mnie traumatyczne przeżycie. No bo mówię, to tak jak spotkać ducha. Tak jak spotkać ducha po prostu. Każdy myśli, że jej nie ma, a tu, wiecie, nagle idziecie ulicą i ona idzie. Nie życzę tego nikomu, naprawdę. Dobra, kończę paznokcie i przyjdę do was później. Napiszcie, co wy o tym uważacie. Czy wy macie jakąś teorię, czy wy może coś więcej zauważyliście w tym wszystkim? Czy dla was to jest może jasne, co się stało? Tak jak mówię, ja biorę pod uwagę albo gdzieś wywiezienie, ale ona by się, wiecie, odnalazła, by się sama by gdzieś może dała radę uciec. No nie wierzę, żeby ją gdzieś do jakiegoś, wiecie, burdelu zawieźli i ona by sobie tam funkcjonowała przez 13 lat i nie chciałaby uciec stamtąd i nie dałaby rady i nikt by ją nie widział, żaden klient chociażby by ją nie poznał, wiecie. To mało prawdopodobne. Ja najbardziej się skłaniam ku tej opcji, że skoro nie ma nic, ani żadnego śladu po niej, nawet buta, nawet, nie wiem, kawałka stanika, nic.
to jednak ta opcja z tym piecem jest dla mnie najbardziej prawdopodobna i jest najbardziej przerażająca. Bo to oznacza, że po prostu na świecie żyją wśród nas takie potwory, że sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. Straszne. Mam strasznie dużo zmywania. Znowu po prostu mam wrażenie, że nie wychodzę z kuchni, słuchajcie. A to zmywanie jest dlatego, że gotowałam Łukaszowi gulasz na 2 dni, żeby miał na obiad. Wiecie, jak wróci po pracy, to dogotowuję tylko ziemniaki. Mam surówki i mam właśnie ten gulasz. Robiłam go w multikukerze, tam wam pokażę, wyjęłam mój multikuker. Ale powiem wam, że coś mi w nim nie wyszło. Ja nie wiem, czy on od stania się nie zepsuł. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo robiłam gulasz z przepisu tutaj, z tej książki dołączonej do... Z tej książki dołożonej do właśnie do tego multikukera z przepisami. I z tej książki ten gulasz już był raz robiony, bo Łukasz go robił, jak przyjechał jego tata. I wyszedł super fajny, gęsty i w ogóle. Natomiast mi po prostu wyszła jakaś zupa. I musiałam to, wiecie, odparowywać i żeby on trochę zgęstniał, trochę go zagęścić. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie wiem, coś bardzo mało parował właśnie w tym multikukerze. Będę musiała spróbować zrobić w nim coś jeszcze, żeby sprawdzić, czy on działa, czy on na pewno dobrze działa, czy na pewno nic tam się nie zepsuło. Czy po prostu ten jeden przepis tylko mi nie wyszedł. No nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Idę zmywać ten cały bałagan i kończy mi się pranie. Tak, bo już rzuciłam od razu do prania, widzieliście tą całą pościel, także to zaraz też wyjmę. Chwila dla pieska też musi być w ciągu dnia, tak? Dla pieska chwila. Chodź. Przynieś, super. Dawaj mi to, dawaj mi to. Ej. Kina dla piesełka. No tak nie dasz rady. Zobacz, tu, tą stronę. O! Jaki skok, jaki skok. Taki silny pies, taki silny. Proszę zobaczyć, jaki silny. O! No, gotowa? Super! Brawo! Przynieś. Super, dawaj, dawaj. Oj, źle trafiłam. I ty, moja mała piszczałko, ty. No co, jeszcze? Ona rzuca, słuchajcie. Ona przy... No piękna mordka moja. Ona przynosi i rzuca... No czekaj. Ona przynosi i rzuca, słuchajcie, nam zabawkę, tak? Rzucam wam, żebyście mi rzucili. Dawaj. Kiciuś. O, przemknęło. Kuki, chodź tu. Chodź tu. Zostaw kotka. Tak. Zjadłam sobie, słuchajcie, zupkę, jeszcze miałam grochową, taką, wiecie, gotową, bo tak jak wam mówiłam ostatnio, nie opłaca mi się gotować tak za bardzo dla siebie samej, chyba że Łukasz by wyraził ochotę, że na przykład zjadłby pomidorową, to wtedy gotuję pomidorową, on to zje, wiecie, jednego dnia i na przykład na drugi dzień, a ja potem sobie to jem cały czas, aż się nie skończy, także takie 2 porcje dla Łukasza jeszcze, wiecie, gotuję, ale jak on nie chce, to nie gotuję, sama dla siebie. I siedzę na kanapie i jeszcze tam śledzę, słuchajcie, co nowego jest dodane w sprawie Iwony. Cały czas, mówię wam, cały czas w tym siedzę, cały czas patrzę, oglądam, bo ciekawi mnie to bardzo. Mam nadzieję, że już w tym roku się okaże i że w tym roku, wiecie, wyjdzie ta sytuacja na jaw wyjdzie na jaw to, co się wydarzyło tak naprawdę. Nie miejmy wszyscy taką nadzieję, że tak będzie, bo naprawdę to już jest za długo. Za długo, zdecydowanie za długo. Jest godzina 18, więc ja sobie tutaj coś pooglądam, może z pół godzinki i usiądę zmontować tego vloga. Poczekam potem na Łukasza, wiadomo, Łukasz przyjdzie, będę gotowała znowu ziemniaczki mu do tego gulaszu. Zje taką, wiecie, kolację, obiadokolację po 10 wieczorem, no ale tak to jest na tych drugich zmianach niestety. Przed pracą mu się tak nie chce, wiecie, po pracy znowu jest głodny. No, kitku przyszło. Kiciuś przyjdzie. Moja przylepa ostatnio. Tak, jest tak. No, co powiesz? Co? Kicia? Ojejo. No, o miau, miau. Przylepa straszna. I tak zakończymy dzień. Nie wiem, miałam nagrywać tą wieczorną rutynę, ale słuchajcie, chyba dzisiaj nie nagram.
Chyba dzisiaj nie nagram. Nie mam jakoś, nie mam weny. Po prostu nie mam weny. Może jutro. Tak myślę, że może jutro. Może jednak dziś. Nie, może jutro, może jutro. Jeszcze usiądę, popatrzę na te telefony, bo słuchajcie, dodałam sobie do koszyka już jeden telefon, tak jak wam mówiłam, że będę zmieniała teraz telefon. I dodałam sobie do koszyka jedną ofertę i zapisałam to w zakładkach na komputerze. I słuchajcie, sprawdzałam przed chwilą tą ofertę w ten mój koszyk i okazało się, że nie ma tego w koszyku i w ogóle nie ma już tej oferty. Także zniknęła, a bardzo żałuję, bo to była oferta chyba 44,99 albo 3,99, coś takiego, 45, mniej niż 45 funtów. Abonament miesięcznie, teraz płacę 40 i to był iPhone 14 Plus. I szkoda mi, że ta oferta zniknęła, no ale jakby wcześniej nie mogę jej wziąć, bo chcę przenieść numer, więc i tak muszę czekać do niedzieli, więc po niedzieli będę patrzyła po prostu już tak, wiecie, konkretnie na oferty, które chcę. Chciałabym dalej iPhone'a, dalej chcę iPhone'a, bardzo jestem przyzwyczajona, dla mnie bardzo prosty telefon, bardzo intuicyjny, najlepszy, nie umie się odnaleźć w Androidzie, Łukasz ma Androida i nie lubię nic na jego telefonie robić, sprawdzać, korzystać i tak dalej. Więc ja dalej iPhone, ale chciałabym, słuchajcie, to co wam mówiłam, że wam powiem, na czym mi zależy, to zależy mi na tym, żeby był większy wyświetlacz już. Chciałabym większy wyświetlacz, bo jeżeli ja bym przeskoczyła z tego iPhone'a na przykład 13 zwykłą, czy na 14 zwykłą, 14 chyba jest trochę większa zwykła, już nie wiem nawet, ale powiedzmy, że na 13 zwykłą, co mi bardzo prawdopodobne, że zaproponuje moja sieć taki przeskok właśnie, nie za jakiś duży. No to słuchajcie, dla mnie to nie będzie żadna różnica w telefonie, bo to jest taki sam rozmiar. W iPhone'ie niestety, każdy iPhone wygląda tak samo. W środku każdy iPhone ma te same opcje, te same funkcje, wiecie, one tam się różnią tylko wnętrznościami, na których tak naprawdę, nie oszukujmy się, mało kto się z nas zna i ja się nie znam i nie interesuje mnie to. Ten super działa, jest bardzo szybki, nigdy mnie nie zawiódł, nigdy się nie zawiesił, nigdy się, nie wiem, nie wyłączył, nie rozładował bez przyczyny czy coś takiego. Więc jakby mi nawet te komponenty, wiecie, wystarczają, a chcę mieć jednak trochę inny ten telefon. Więc jedyne, co mogę tutaj pokombinować i co mogę tutaj zmienić sobie, jako że, wiecie, żebym miała poczucie, że mam nowy telefon, no to tylko i wyłącznie wielkość tego telefonu. Bo tak jak mówię, w środku nic się nie zmieni. Dalej będzie taki sam. No. Więc to, więc nic, no, czekam do niedzieli. W niedzielę się skontaktuję na czacie z moją siecią, żeby im powiedzieć, że chcę właśnie zrezygnować, żeby mi wysłali kod, bo muszą mi podać taki kod, dzięki któremu będę mogła zatrzymać ten numer telefonu, który muszę podać nowej sieci, w której wezmę abonament, jeżeli z tej będę rezygnować. No, więc tak to wygląda, ale to wszystko w niedzielę i to wszystko, wiecie, już jak będzie się działo, to wtedy wam wszystko pokażę i razem będziemy szukać pewnie i patrzeć na oferty. A jak coś wybiorę, no to też wam pokażę. Napiszcie mi, czy też was tak przyjmuje ta historia Iwony i czy też teraz w tym siedzicie, czy też wam się tak cały czas pokazują informacje związane z nią i co wy o tym myślicie i czy wy macie jakąś wersję wydarzeń. Ja idę zobaczyć dzisiejsze aktualizacje. No. Trzymajcie się cieplutko. Tak? Tak. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!